Koszykarze Rosy rozpoczęli drugi tydzień treningów. Zajęcia prowadzi Marek Łukomski, asystuje mu Karol Gutkowski. Pierwszy szkoleniowiec Rosy Wojciech Kamiński przebywa za reprezentacją Polski, która walczy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Można powiedzieć, że będzie to bardziej intensywny tydzień niż ten pierwszy. Pierwszy był wprowadzający, teraz już jesteśmy jakby rozruszaliśmy się i będziemy biegali intensywnie. Z zespołem ćwiczy już Amerykanin John Turek. To nowy center Rosy. Zastąpi on Kirka Archibeka, który miał bardzo dobry sezon w Radomiu. Kirk Archibek to bardzo dobry zawodnik, ale ja nie przyjechałem tutaj, by kogokolwiek zastępować. Chcę grać w Rosie jak najlepiej. John Turek w poprzednim sezonie grał we Francji. Teraz ma być jednym z liderów Rosy. Wyzwanie dość duże, natomiast gdybyśmy nie wierzyli w to, że będzie w stanie to zrobić, najprawdopodobniej byśmy wszystko robili ku temu, żeby zatrzymać Kirka. Jednak myślimy, że to będzie nawet lepszy zawodnik niż Kirk. W poprzednim sezonie Rosa zajęła czwarte miejsce w Tauron Basket Lidze. Radomiak zdążył już zaskarbić sobie serca kibiców. Choć to dopiero dwie kolejki spotkań z trzeciej lidze, to podopieczni trenera Jacka Magduszewskiego pokazali, że warto ich dopingować. Bo najpierw Zieloni wyszarpali zwycięstwo w meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, a w minioną sobotę Radomiak pokonał na wyjeździe groźnego Pelikana Łowicz 2-1. Po dwóch kolejkach spotkań Radomiak jest drugi w tabeli, ustępując liderowi tylko minimalnie gorszym bilansem bramkowym. Tym ciekawiej zapowiada się występ Radomian w meczu z Pogonią Gorlicz Mazowiecki. Radomiak zagra w roli gospodarza i będzie faworytem. Początek meczu w środę o godzinie 17. Broń zaczęła sezon trzeciej ligi z wysokiego pułapu. Pokonała WKS Wieruń 4-1, ale w starciu z rezerwami Legii była zupełnie bezradna. Sporo w sprawie dyspozycji drużyny kibice dowiedzą się w starciu podopiecznych trenera Tomasza Dziubińskiego ze startem Otwock. Co ciekawe, po pierwszej kolejce Broń i zespół z Otwocka zajmowały wspólnie fotel lidera. I zgodnie przegrały w drugiej kolejce spotkań dwoma bramkami. Broń uległa Legii drugiej 1-3, a Start doznał porażki 2-4 z Pogonią drugą Siedlce. Obie drużyny zajmują miejsca w środku tabeli. Mecz Start-Broń rozpocznie się w środę o godzinie 17.30. Kibice Pilicy Białobrzegi już nie mogą doczekać się pierwszego zwycięstwa. Dobrze byłoby wygrać w środę, ale jak tego dokonać, skoro zespół Arkadiusza Modrzejowskiego gra z liderem? Pilica zmierzy się z rezerwą Pogoni Siedlce. Zespół z Białobrzegów zdobył na razie dwie bramki, rywal aż 6. Spotkanie Pilica-Pogoń druga rozpocznie się o godzinie 17.30. Zmiana na stanowisku pierwszego trenera czwórki Radom. Jeszcze wiosną zespół czwórki prowadził Marcin Brodecki. Jednak od nowego sezonu numerem 1 na ławce trenerskiej jest Wojciech Pawłowski. Natomiast Marcin Brodecki nadal pełni funkcję prezesa klubu. Sezon Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego dobiega końca. Wiadomo już, że mistrzem Polski została drużyna Seahawks Gdynia, która w finale wygrała z Panthers Wrocław 41-32. Zakończyła się też pierwsza liga, ale trwają jeszcze zmagania drugoligowców. Wśród nich jest radomski zespół Green Ducks. Coraz więcej wiadomo o gali pięściarskiej zawodowców, która ma się odbyć 19 września w Radomiu. W głównej walce wieczoru wystąpi Dariusz Sęk. Aleksander Celejewski walczy o miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów. Pięściarz radomiaka zdobył brąz w Mistrzostwach Polski Juniorów, a potem zajął drugie miejsce na turnieju w Chorwacji. Bryżyści grają niemal bez przerwy i jak najczęściej. Uczestnicy radomskich turniejów grają też w innych ośrodkach. Przykładem są choćby Kamil Walczyk i Arkadiusz Woźniak, którzy właśnie wygrali cykliczny turniej w Skarżysku Kamiennej. Agnieszka Dudzińska ma stracony sezon. Wszystko przez kontuzję, która uniemożliwia normalne treningi, nie mówiąc już o startach. W poprzednim sezonie Agnieszka Dudzińska była mistrzynią Polski w pchnięciu kulą.